Państwu wspomnieć, którego zdecydowanie doświadczą Państwo w czasie jazdy, to przewidujący asystent wydajności. Jest to system niezwykle zaawansowany i z dumą mogę powiedzieć, że Audi jako jedyny producent oferuje to rozwiązanie. On ma za zadanie jeszcze bardziej obniżyć zużycie paliwa. A jest to możliwe, jeżeli system będzie w stanie przewidzieć to, dokąd Państwo jadą. I tak, jeżeli wskażą Państwo dowolny punkt nawigacji lub nawet bez włączonej nawigacji, to system będzie analizował, czy przed Państwem jest górka o określonym kończynach reli, czy jest ograniczenie prędkości, czy radary wykryły inny samochód przed Państwem, czy może dojeżdżają Państwo powoli do zakrętu, skrzyżowania lub promu. Jeżeli tak, to system, wyświetlając zielony but ze strzałką sugerującą zdjęcie nogi z gazu, będzie podpowiadał kierowcy, co powinien zrobić, aby uczynić jazdę jeszcze bardziej wydajną. W praktyce wygląda to w ten sposób, że jadą Państwo na przykład drogą krajową z prędkością 90 na godzinę i nagle otrzymują wskazówkę kilometry na godzinę i symbol buta zdejmowanego z gazu. To oznacza podpowiedź dla kierowcy. Kierowcą za około 800 metrów, być może za kilometr, znajduje się ograniczenie prędkości. Jeżeli teraz zdejmiesz nogę z gazu, samochód w naturalny sposób wytraci prędkość, tak aby mijając znak ograniczenia prędkości do 50, było właśnie 50 km na godzinę. Jeżeli będą Państwo podążali za tymi wskazówkami, to nie będą zużywali paliwa na tym dystansie, również nie będą zużywali klocków hamulcowych, aby wyhamować samochód przed ograniczeniem prędkości. Także zadanie tego systemu jest podpowiadać kierowcy, w jaki sposób może jeszcze bardziej wpłynąć na wydajność. System nie będzie w ten sposób ingerował, będzie jedynie podpowiadał, sugerując takie rozwiązania. I bierze pod uwagę zbliżające się ronda, skrzyżowania czy zakręty, gdzie z rondem się tyle ciekawie, ponieważ system wie, że nie są Państwo w stanie pokonać ronda z obecną prędkością, więc zasugeruje zdjęcie nogi z gazu i wytracenie prędkości do optymalnej, aby pokonać rondo. Także te systemy, mam nadzieję, że będą Państwo mieli szansę wypróbować.